Gospodarze, dla których było to bardzo ważne spotkanie, od początku sprawiali wrażenie, jakby nie zależało im na wyniku. Wiślacy przeciwnie, grali dość szybko, zdecydowanie przy tym skutecznie. W 11 minucie po kontrataku lewą stroną Dariusz Marzec uzyskał prowadzenie dla zespołu gości. Nawet to nie zdopingowało wrocławian do aktywniejszej postawy. W 33 minucie niemal kopia poprzedniej akcji, tym razem celnie strzelił Grenda i było 2-0 dla Wisły. W pierwszej połowie kilkakrotnie dochodziło do ekscesów z udziałem grupy pseudokibiców. Wzmogły się one po przerwie, kiedy sędzia Drzewiecki z Poznania pokazał czerwone kartki piłkarzom Śląska. Najpierw Mandziejewiczowi, a następnie Grechowi za faul na Grędzie. Na boisko poleciały rurki, butelki, dziesiątki desek. Ponieważ kontynuowanie gry było niemożliwe, w 74 minucie arbiter zakończył spotkanie. O ostatecznych rozstrzygnięciach zadecyduje Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej.